Europa Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. W jej skład wchodzą punkty informacyjne Europa Direct oraz Centra Dokumentacji Europejskiej. Sieć rozpoczęła działalność w krajach Unii Europejskiej w 2005 roku. Najnowsza, 5-letnia edycja punktów informacji europejskiej Europa Direct rozpoczęła działalność 1 stycznia 2013 roku. W tej edycji zapoczątkował swoją działalność Słupski Punkt Informacji Europejskiej. Zespół tworzą 4 osoby: Rafał Kulingowski, Katarzyna Janowska, Damian Rosiak i Damian Motyliński. Początki nie były łatwe. Ciężar tworzenia nowej wartości, jaką jest prężnie działający punkt informacji europejskiej, spoczął na barkach Rafała Kulingowskiego. Jest on absolwentem prawa Uniwersytetu w Białymstoku i specjalistą w zakresie polityki zagranicznej Unii Europejskiej w aspekcie wschodnim. Od 10 lat jest współorganizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg. Słupsk 10 lat temu jeszcze nie miał aż takich specjalistów, jeżeli chodzi o pisanie projektów unijnych, a Europe Direct jest projektem unijnym specyficznym, bo piszemy wniosek bezpośrednio do Komisji Europejskiej, musimy uzyskać akceptację Komisji Europejskiej, spełniać wyśrubowane wymagania, jeżeli chodzi o funkcjonowanie takiego punktu, zaplecze techniczne, ale także i merytoryczne. Dużym wsparciem, a właściwie inicjatorem powstania punktu Europe Direct była pani Emilia Wysocka-Cabaj, która była zastępcą dyrektora Biura Promocji i Integracji Europejskiej wtedy. To ona wyszukała ten wniosek w ogóle, jeżeli chodzi o Europe Direct, napisała pierwszy projekt, no i stworzyła ten punkt od podstaw. Później przy dużym projekcie, jakim było Konstytucja dla Unii Europejskiej, było wielkie referendum, jak Państwo dobrze pamiętają. No i pani Emilia Wysocka-Cabaj razem z trójką dobrych kolegów z liceum nas wyhaczyła w pierwszym liceum ogólnokształcącym i zaprosiła tutaj do współpracy w ramach Europe Directu. I zaczęliśmy pracę nad Gwiezdnym Kręgiem, jednym z pilotażowych i teraz priorytetowych projektów, jeżeli chodzi o sieć Europe Direct w Polsce. Kontynuujemy ją dalej, no i rozwijamy dalej funkcjonowanie tego punktu. Przed zespołem Punktu Informacji Europejskiej stanęło ogromne zadanie przekonania słupszczan do swoich działań. Szybko okazało się, że twórcy punktu znaleźli receptę na to, by po zaledwie 2 latach być rozpoznawalną instytucją nie tylko w Słupsku, ale także w całej Polsce. Postanowili bowiem wiedzę o Unii Europejskiej przekazywać w nietuzinkowy sposób. Poza drukowaniem broszur i szkoleniami z zakresu korzystania z funduszy unijnych oraz pomocą w poznawaniu prawa unijnego, znaleźli bardziej przyjazną formułę. Miała w swoim założeniu trafić do różnych grup wiekowych. My trochę inaczej podchodzimy do tego informowania społeczeństwa. Wiadomo, że możemy przekazywać publikacje, broszury, możemy organizować lekcje europejskie, które także robimy, ale Unii Europejskiej można się uczyć także w taki niekonwencjonalny sposób. W sensie bardziej zainteresować mieszkańców, nie pokazywać tylko tej ciemnej strony Unii Europejskiej, jaką jest biurokracja. Warto pamiętać, że tak naprawdę Unia Europejska obrabia w cudzysłowie 28 państw członkowskich, a zatrudnia około 80 tysięcy urzędników. W samej Polsce jest ponad 400, którzy obsługują samą Polskę. Więc mamy tutaj perspektywę i odniesienie do tego, jak zbiurokratyzowana jest Unia Europejska. No ale właśnie to wynika właśnie podczas tych debat i warsztatów, że tak naprawdę kwestia punktu odniesienia, co tak naprawdę robi Unia Europejska, jaki ma wpływ na jednego obywatela, a później na całe państwo, co pomaga, w czym wspiera. To staramy się tutaj właśnie przedstawić mieszkańcom. Pierwsze takie podstawowe informacje o Unii Europejskiej, pomagamy uzyskiwać informacje, skąd można uzyskać dofinansowanie, na jakie działania. Punkt Informacji Europejskiej jest pierwszym ogniwem łączącym mieszkańców Słupska z Unią Europejską. Takie zadanie wyznaczyła mu Komisja Europejska, której częścią jest Punkt Informacji Europejskiej. Podlega on pod dyrekcję do spraw komunikacji społecznej. Sposoby komunikowania się z mieszkańcami są różnorodne. Co roku organizujemy Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg. Również co roku mamy tydzień Święta Europy, także różne imprezy też są podczas tego święta organizowane. Na pewno też lekcje europejskie, które robią teraz dużą furorę, w szczególności, że prowadzimy je w tramwaju. Są różne rzeczy, debaty, seminaria, często prowadzone są szkolenia z pozyskiwania funduszy europejskich dla placówek oświatowych czy organizacji pozarządowych.
O różnorodności i skali działań świadczą liczby. W roku 2013 przeprowadzono 29 lekcji o Unii Europejskiej, w której wzięło udział około 940 uczestników. W roku 2015 w 59 lekcjach uczestniczyło prawie 1600 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Materiały z lekcji były na bieżąco zamieszczane na stronie Punktu Informacji Europejskiej i portalu Facebook wraz z materiałem lekcyjnym. Zdobytą wiedzą uczniowie słupskich szkół wykazują się podczas turniejów wiedzy o Słupsku i Unii Europejskiej. Od kilku lat Unia Europejska jest ważnym zagadnieniem, które ujęto w zadaniach. Turniej odbywa się przed każdą rocznicą wstąpienia Polski do Unii. Chciałbym pogratulować obydwu szkołom, że tak świetnie podtrzymują tradycję, aby co roku przed uroczystościami państwowymi, jak nie święto Konstytucji 3 maja, spotkać się tu w sali Słupskiego Ośrodka Kultury i rywalizować na wiedzę nie tylko o Konstytucji, ale przede wszystkim o historii naszego miasta, naszej małej ojczyzny. Z wiedzą o Unii Europejskiej Punkt Informacji Europejskiej stara się dotrzeć do najmłodszych słupszczan. W tej misji wspomagają pracowników punktu nauczyciele słupskich przedszkoli. Z jakim skutkiem można oglądać to podczas imprez plenerowych? Wielokulturowość Europy widziana oczami przedszkolaków to nie tylko cykl zajęć prowadzonych w przedszkolach, ale także barwny, pełen uroku pochód najmłodszych słupszczan, który przechodzi ulicami miasta. Podczas jednego z nich plac zamkowy przeistoczył się w krainę dzieci, które strojami, kolorowymi balonami i chorągiewkami reprezentowały poszczególne kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej. Radość z udziału w pochodzie wynika zapewne z zainteresowań dzieci, ich chęci podróżowania po świecie, z reakcji po obejrzeniu ciekawego filmu, bajki czy poznaniu baśni lub legendy autorów różnej narodowości. Edukacja przedszkolna daje im możliwość poznawania zabytków regionu w myśl zasady, że przechodzi się od tego, co najbliższe dziecku, do tego, co dalekie. Tematykę o krajach Unii Europejskiej realizuje się w miarę możliwości dzieci. Podróże z mapą po krajach europejskich są bardzo interesującą formą pracy z dziećmi, które z wielkim zainteresowaniem, zaciekawieniem i radością poznają to wszystko, co dla nich nowe i nieznane. Dzieciaki przebierają się chętnie za francuskiego kucharza, włoskiego gondoliera czy przedstawiciela Zielonej Wyspy Irlandii. Organizując lekcje europejskie dla takich młodszych dzieci, czy to są przedszkola, czy podstawówki, staramy się, aby te zajęcia były aktywne, żeby no nie były to jakieś takie ciężkie informacje dla nich. Tak? To są jakieś kolorowanki, quizy, zagadki. Są ciekawie prowadzone te zajęcia dla nich. Punkt Informacji Europejskiej ma również swoją maskotkę. Powiedzmy coś o tej maskotce, która na ulicach miasta zawsze przyciąga uwagę. Tak jest. Maskotką tą jest Syriusz. Jest to taki niebieski robaczek. Tak, mogę pokazać. Syriusz, dlaczego imię Syriusz? Dlatego, że po najjaśniejszej gwieździe na niebie, dlatego tak Komisja Europejska wybrała. Myślę, że te odnogi też zostały wybrane dlatego, że jest nas tak wiele, tak 28 państw członkowskich. Syriusz to nie tylko maskotki, ale to także żywa maskotka, która spaceruje, rozmawia z dziećmi. No właśnie, jak wyglądają takie spotkania? Na żywo. To znaczy tak, dzieciaki są bardzo zadowolone, kiedy widzą Syriusza, bardzo lubią się tulić do niego i często wychodzimy również z Syriuszem. Nasi wolontariusze chętnie się przebierają i bawią się dzieciakami. Lekcje europejskie znalazły uznanie w oczach Komisji Europejskiej. My name is Markku Markula. I'm the president of the Committee of the Regions. Witam, nazywam się Markku Markula, jestem przewodniczącym Komitetu Regionów i mam dla Państwa kilka ciekawych informacji. Przede wszystkim punkt informacji europejskiej Europa Direct Słupsk rozpoczął swoją działalność z początkiem stycznia 2013 roku. And it is part of the European-wide network.
Punkt jest częścią sieci punktów informacji europejskiej Europa Direct, zarządzaną przez Komisję Europejską. Punkt prowadzi bardzo ciekawą i bogatą działalność. Wszyscy zainteresowani mogą odwiedzić siedzibę punktu i zwrócić się do jego konsultantów o wszelkiego rodzaju informacje powiązane z Unią Europejską. Dlatego zachęcam Państwa serdecznie do jak najczęstszego odwiedzania punktu. So people contacting, but as well, being most of the cases very, very happy with the. W roku 2014 punkt obsłużył 24 tysiące beneficjentów. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej. How to get the EU funding for this, or can this and this EU initiative be used locally here for our this kind of. Activity and very often, let's say the answer is at least positive in a sense, so that these funding instruments available, or at least there is a lot of information available. So with the help of this center, people really can be helped to take steps forward on their planning, because many of these. Issues. They are based on people ideas. We want people really to come to start feeling that the European Union can help. Działalność punktu ma na celu ułatwienie dostępu do informacji mieszkańcom na temat Unii Europejskiej oraz wpłynąć na poczucie przynależności do niej. Komitet Regionów również ma na celu przyczyniać się do tych działań. Jesteśmy głosem regionów i miast i dlatego zachęcam Was wszystkich do angażowania się w sprawy europejskie. It's about Erasmus or Erasmus Plus now for student and children exchange policies. So where could I do personally if I would be, let's say, a young student of a vocational school? Najczęstszą grupą odbiorców punktu jest młodzież. Pytania zadawane przez młodych obywateli dotyczą w głównej mierze programu Erasmus Plus oraz polityki młodzieżowej Unii Europejskiej. Młodzi ludzie ze Słupska i jego okolic chętnie angażują się w ten program w celu podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności. For the work of Europe Direct Center and spreading this EU knowledge as well as international cultural and educational collaboration. Again, our ties with your city. So what is there? I think one of the good advantages is this kind of activities. They are always as well with the people. W roku 2014 miasto Słupsk otrzymało główną nagrodę Rady Europy, m.in. dzięki działaniom prowadzonym przez Punkt Informacji Europejskiej Europa Direct Słupsk. W tym czasie prezydentem miasta był Maciej Kobliński, który aktywnie działał na arenie europejskiej, choćby jako członek Komitetu Regionów. Just want to look the more detailed the timing. It's really in November as part of our what we regularly organize both in Brussels special open days. In Brussels it's a certain week in October, but then during that time of the year October November. W listopadzie bieżącego roku punkt wraz z miastem Słupsk zorganizuje warsztaty dotyczące zdrowego i dobrego odżywiania się dzieci i młodzieży w szkołach w ramach Open Days 2015, którego organizatorem jest Komitet Regionów. Zachęcam do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i angażowania się w rozwój miasta. Punkt Informacji Europejskiej organizuje co roku Tydzień Europejski. Wśród imprez pod tym hasłem wyróżniają się występy artystyczne, konkursy wiedzy i debaty. W roku 2014 zorganizowano piknik europejski w Gdańsku. Stoisko z konkursami, quizami, konsultacje indywidualne, w których wzięło udział 4 tysiące osób. Nie zabrakło także konferencji naukowej pod hasłem 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W
imprezach plenerowych w 2014 roku wzięło udział 7 tysięcy mieszkańców. W ciągu kilku miesięcy tego roku Punkt Informacji Europejskiej zorganizował dla mieszkańców warsztaty na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej dla placówek oświatowych i instytucji kultury, wystawę zdjęć pod nazwą Słupskie Przedszkolaki na Europejskich Wakacjach, konkurs Europejska Szkoła Roku dla Szkół Gimnazjalnych. Młodzież udekorowała szkoły, przygotowała stoiska z lokalnymi produktami, tradycyjnymi potrawami, a uczniowie wystąpili w oryginalnych kostiumach państw Unii Europejskiej. Dopełnieniem były występy artystyczne oraz prezentacje wymian młodzieży i konkursów europejskich podjętych przez szkoły. Myślę, że dość sprawnie udało nam się funkcjonować przez te dwa lata. Po pierwsze, z czego jestem najbardziej dumny, to udało nam się uruchomić tutaj taki tak zwany system wolontariatu. Przez te dwa lata przewinęło nam się, mówiąc kolokwialnie, 30 wolontariuszy, którzy nie tylko poznali funkcjonowanie Unii Europejskiej jako takiej, ale także jak funkcjonuje taki punkt. Zdobyli doświadczenie, poznali nowe osoby, brali udział w naszych projektach, uczestniczyli także w historycznym zjeździe punktów Europe Direct z okazji 10-lecia funkcjonowania tej sieci w Polsce. Uczyli się także podczas warsztatów, które organizowała Komisja Europejska, jeździli na wyjazdy konsultantów punktów Europe Direct, więc to nie tylko tak, że my informujemy mieszkańców, ale także zapraszamy mieszkańców, żeby zobaczyli, jak ta Unia wygląda od kuchni. Pracując także w tym punkcie, patrząc po prostu, jak my się komunikujemy z Komisją Europejską, jak się komunikujemy z mieszkańcami. To na pewno jest ciekawe, jeżeli chodzi o to dla mieszkańców. Dodatkowo mnóstwo projektów, jeżeli chodzi o lekcje europejskie, podczas których przez ostatnie dwa lata przewinęło się ponad 1000 mieszkańców, nie tylko Słupska, ale regionu. Gwiezdny Krąg, który wpisał się na stałe w kalendarz imprez nie tylko Słupska, ale i wszystkich punktów Europe Direct. Wsparcie biblioteki, jeżeli chodzi o tworzenie Centrum Dokumentacji Europejskiej. Wsparcie władz miasta Słupska, jeżeli chodzi o pozyskanie i wyróżnienie miasta Nagrodą Europy. Więc przez te dwa lata wydaje mi się, że naszym zespołem, który tutaj jest, czyli wolontariusze, Kasia Janowska, obaj Damiani obecnie, i Motyliński, i Rosiak, udało nam się stworzyć naprawdę mocną ekipę, która mrówczą pracą stara się tutaj realizować te projekty. Sztandarową imprezą organizowaną przez Punkt Informacji Europejskiej jest Gwiezdny Krąg. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej swoim patronatem objęli europosłowie Janusz Lewandowski i Jarosław Wałęsa oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.